Witam we Frauscher Talks. Nazywam się Tint i dzisiaj porozmawiamy o komponentach systemu liczenia osi FTVS firmy Frauscher. FTVS to system stosowany w aplikacjach niezwiązanych z bezpieczeństwem, składający się z trzech komponentów. Karta licząca WCB, konwerter sygnału czujnika koła WSC oraz czujnik koła RSR110. Po więcej szczegółów na temat czujników koła gorąco polecam obejrzeć sezon Frauscher Talks poświęcony czujnikom koła firmy Frauscher. Teraz przyjrzymy się bliżej karcie WSC, która jest jednym z elementów urządzeń wewnętrznych. WSC przekształca oba sygnały analogowe otrzymane od czujnika koła w sygnały cyfrowe, które są używane do liczenia osi przez WCB. Po więcej szczegółów na temat sygnałów czujnika obejrzyj serię poświęconą czujnikom koła. WSC jest konfigurowany dzięki przełącznikom DIP zlokalizowanym na płycie czołowej karty. W stanie zasadniczym są one ustawione w pozycji OFF w celu współpracy z WCB, tworząc FTVS. Przełącznikami DIP można konfigurować parametry takie jak cyfrowe wyjście impulsu systemu czy sygnały kierunku i długości impulsu środkowego, które są wysyłane za pośrednictwem transoptorów. Dostępne są dwa wyjścia WSC, które można ustawić na potrzeby FTVS. Jedno wyjście jest używane jako cyfrowe wejście impulsu systemu dla liczenia osi przez WCB, a drugie wyjście może przesyłać dane dotyczące kierunku przejazdu, impulsu środkowego lub bramkowego. Możliwe jest również użycie drugiej pary wyjść systemowych WSC do działania jako wspólny czujnik dla dwóch obwodów licznikowych. Teraz spójrzmy na WCB, czyli kolejny element urządzeń wewnętrznych. WCB jest również konfigurowalny przy użyciu przełączników DIP, jednak są one zlokalizowane z tyłu karty. WCB posiada przydatne rozwiązania, takie jak wyświetlacz na przednim panelu oraz przycisk do zerowania. Liczba osi w kontrolowanym obwodzie jest na bieżąco wyświetlana na wyświetlaczu WCB. Ponadto, w przypadku jakiegokolwiek błędu, na przednim panelu wyświetlane są kody błędów wskazujące na niepełny przejazd, trwałą zajętość, ujemną liczbę osi lub ich nadmiar. Aby uzyskać więcej informacji na temat interfejsów FTVS, obejrzyj poświęcony im odcinek. Przełączniki DIP WCB pozwalają konfigurować parametry takie jak zmiana kierunku zliczania osi, liczba podpiętych czujników, limit niepełnych przejazdów, zachowanie wyjść WCB oraz czas wydłużenia stanu zajętości. WCB posiada dwa wyjścia, które mogą dwukrotnie przesyłać informacje o stanie zajętości, bądź jedno użyte jako informacja o zajętości, a drugie informacji o błędzie. To tyle na temat FTVS w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia wkrótce we Frauscher Talks.